A skoro o rodzinie mowa... Bo w rodzinie siła. Bo w rodzinie siła, oczywiście. Piotr Zelt został... No właśnie. No właśnie. Czy został dziadkiem, czy dziadkiem przyszywanym? Najlepiej niech sam to wyjaśni. Wujo dziadek. Tak się mianowałem siebie. No i no cóż, lubimy się z Amelką. Nawet Kasia czasami bywa troszeczkę zazdrosna o względy, które mam u Amelki. No bo rzeczywiście wchodzi mi czasami na głowę, dosłownie wchodzi mi na głowę, bo bardzo lubi się ze mną... Prawdą jest to, że Amelka mówi plotlek, plotlek, a przyjdziesz z plotkiem, plotlek. Dopomina się, pyta się rzeczywiście o mnie, kiedy przyjdę, bardzo się cieszy i z wzajemnością, bo ja się również cieszę, kiedy ją widzę. Jest jeszcze moja córka w tym wszystkim, o którą Amelka również się upomina. Także jesteśmy taką rodziną podwórkową trochę. Ale dziadkami jesteście takimi weekendowymi, czy na przykład już Amelka czasami chyba się za mała, żeby u was ją zostawiać, na przykład kiedy twoja córka idzie na przykład gdzieś w miasto? Na imprezę. Zostajemy wtedy mojej córki. My nocujemy u niej. My nocujemy u nich, żeby Amelki nie rzucać na głęboką wodę, że jeszcze inne otoczenie, tam ma swój świat, więc czuje się bezpiecznie wśród swoich zabawek i swoich bibelocików. Odwieczne aktorskie pytanie, być albo nie być. Okazuje się w przypadku Zelta dziadkiem albo wujkiem. Znaczy, musisz zdecydować. Wujko dziadkiem, dlatego że Amelka, o której była mowa, jest córką córki partnerki Piotra Zelta. Tak więc Kasia Krawczyk została babcią, a jej partner Piotr Zelt został wujko dziadkiem.